Jak się bawić, to tylko tutaj. Namysłów wie, jak zapewnić mieszkańcom moc atrakcji tak, by każdy był zadowolony. Nie mogło się obyć bez spektakularnego rozpoczęcia. Dzisiejsze Dni Namysłowa zaczynamy tym przepięknym korowodem, który Państwo widzą. Przedstawiciele wszystkich namysłowskich szkół plus przedszkoli, pięknie poprzebierani, przyjdą tutaj pod NOK, stąd wyruszamy na namysłowskie Błonia, tam otwieramy Dni Namysłowa, zostanie wręczony klucz do bram miasta, Młodzieżowej Radzie Miasta, przedstawicielom naszych szkół, no i zaczynamy bardzo fajną zabawę. Zabawę, w którą wszystkie szkoły włożyły wiele wysiłku i fantazji. Uczestnicy przebrali się między innymi za Cruelle de Mon. A twoja grupa? Za Dalmatyńczyków. Tu przebraliśmy się za postacie z bajek, z literatury, także proszę zobaczyć, jesteśmy tutaj różnymi postaciami, także i kopciuszki, i królewny, i pasie. No ja jestem tutaj jako taką, można powiedzieć, też postacią z bajki, wróżką. Dzieci są przebierane za postacie fantastyczne z różnego rodzaju baśń, bajek. W tym również uczestniczą nauczyciele z naszej szkoły, są wszyscy pięknie poprzebierani. Jesteśmy dziećmi z różnych kontynentów, z Azji, Afryki, Europy, z Ameryki. Antoterrorysta, wiedźma, dwóch królów, Batman, piraci. Batman! Widzę z busi moich pociech, to się bardzo cieszę, że uczestniczą w tym korowodzie. Choć dla najlepiej przebranych przewidziane zostały niemałe nagrody pieniężne, wszyscy zgodnie podkreślają, że liczy się przede wszystkim frajda. No wydaje mi się, że cel jest szczytny, po prostu zintegrować młodzież z całego Namysłowa, żeby wspólnie się wszyscy bawili. Chcemy się dobrze bawić, tak po prostu. Nie chcemy, żeby wygrać pieniądze czy coś w tym stylu, czy jakąś nagrodę, tylko chcemy się dobrze bawić. Kolejne Dni Namysłowa uważam za otwarte. Wielkie brawa! Po przekazaniu kluczy do bramy miasta młodzieży, dobra zabawa czekała na każdym kroku. Nic zatem dziwnego, że do Namysłowa przyjechali goście nie tylko z innych miast, ale nawet z zagranicy. Bardzo lubię samego miasta tutaj u was, ponieważ miasto też bardzo widocznie rozwija się, zresztą tak samo jak Polska. I tak samo jak Namysłów i Polska jest dla mnie bardzo bliskim miejscem. Też Krakowa, przyjechałem do mojej babci. Pochodzę z Kluczborka i usłyszałam, że są dni, to przyjechałam po prostu. Luna Park Jana Nowego otwiera długą listę atrakcji, z których mogli skorzystać goście, ale to tylko czubek przysłowiowej góry lodowej. Zjeżdżalnie, dmuchańce, eurobungee, kule wodne. Jest 10 różnych konkurencji, strzelania, slalomy i na koniec po konkurencjach dzieci jeszcze dodatkowo losują sobie drobną nagrodę. Trzy w jednym, jak to się mówi. I nagroda, i tor przeszkód, i stroje do przebierania. Dużo ciekawych zespołów, na pewno lepiej niż w latach ubiegłych. Pani Basia nie jedyna tak twierdzi, bowiem z roku na rok poprzeczka ustawiana jest coraz wyżej. Staraliśmy się dobrać repertuar właśnie od najmłodszych do najstarszych, poprzez dla dzieci Kulfona i Monikę, zespoły hip-hopowe, poprzez takie gwiazdy jak Kult, Czesław Mozil czy Ryszard Rynkowski. Scena od samego początku gościła wielkie osobistości, a pierwsze występowały dzieci i młodzież z Namysłowa. Impreza była zdecydowanie dla wszystkich grup wiekowych. No i miłe, no mile jest, nie zawsze, no wiadomo. Przeważnie młodzież i tak mówimy, wyjdziemy, zobaczymy jak ta młodzież się zachowuje, ale bardzo fajnie się zachowują. Nie zostać sam.
mógłbym wziąć się na bary i pójść sobie prąsać, nie bacząc na kamary. Na ten start, kiedy jarzy się lampa, zapraszam cię do tanga, kiedy podkręcam preampa. Przesadnie, czy dokładnie jest? Cieszymy się bardzo, że możemy zagrać. Przyjechałem ze swoimi przyjaciółmi z Danii, bo mój zespół składa się z Duńczyków, przyjaciół z Danii. I cieszymy się bardzo zagrać koncert i naprawdę no, jesteśmy pełni emocji i nas bardzo jesteśmy mile witani w hotelu, jak tutaj na zapleczu, więc cieszymy się bardzo. No i cieszę się, że nie pada i nie mamy ulewy. Przez 3 dni namysłów bawił się iście szampańsko, zatem kogo nie było, tego zapraszamy za rok, by sprawdzić, czy może być jeszcze lepiej.